Czytałem gdzieś, że niektórzy matematycy potrafią wywinąć sferę na drugą stronę. Tak, to prawda. O co tyle krzyku? Wystarczy zrobić dziurkę i wywinąć. Tak, ale rzecz w tym, żeby zrobić to bez robienia rozcięć i zgięć. Ale wtedy wydaje się to niemożliwe. Masz rację, nie można tego zrobić ze zwykłą sferą jak piłka do kosza, musisz zrozumieć zasady gry. Ta sfera musi być wykonana z abstrakcyjnego, elastycznego materiału, który może się rozciągać, wyginać i przenikać przez siebie, ale nie wolno ci go rozciąć, ponieważ materiał ulegnie zniszczeniu. Żaden punkt nie może przejść sam przez siebie. Jeśli sfera może przejść przez siebie, to w czym problem? Jeśli myślisz, że dopuszczenie samoprzecięć ułatwi sprawę, spróbuj. Okej, ściskam sferę z dwóch stron, tak aby górna część przeszła przez dolną. Uważaj, a co z równikiem? Daj mi spróbować jeszcze raz. Zły pomysł. To się nie da. To jest niemożliwe. A teraz miłe zaskoczenie. Patrz na to. I co? Już? Sfera już jest odwrócona? Tak, to jest to. Nie było łatwo za tym podążyć, nie? Przyjrzyjmy się prostszemu przykładowi. Weźmy okrąg i nadajmy mu wysokość. W ten sposób otrzymaliśmy pierścień. Oznaczmy jego strony różnymi kolorami. Spróbujmy stopniowo obrócić ten pierścień tak, aby otrzymać ten obok, gdzie żółty zamienia się z różowym stronami bez tworzenia kantów. Proste. Wystarczy go wywinąć. Pamiętaj, że chcemy wywinąć okrąg na drugą stronę, a ścianę zbudowaliśmy tylko po to, aby wyróżnić jego strony. Aha, okej. Pamiętaj, ściany powinny pozostać pionowo i przechodzić same przez siebie, nie tworząc zgięć. Okej, spróbuję. Ostrożnie, zrobiłeś zgięcie. Jeżeli moglibyśmy tworzyć takie zgięcia, to bez problemu przekształcilibyśmy jakąś krzywą w inną za pomocą homotopii. Mogę uniknąć zgięć, tworząc coraz mniejsze pętle. Ciekawy pomysł, ale nic nie zmienia, gdyż w ten sposób powstaną zgięcia, co jest wbrew naszym zasadom. Skoro nie można robić takich przejść, to wywinięcie okręgu wydaje się niemożliwe. Tak, masz rację. Zaraz, to mam uwierzyć, że sferę można wywinąć na drugą stronę, a okręgu nie? Tak, jest jedno prawo krzywych, które musielibyśmy zignorować, aby tego dokonać. Co to za prawo? Na czym ono polega? Już wyjaśniam. Wyobraź sobie, że po krawędzi okręgu jedzie samochód, który może poruszać się tylko do przodu, w ten sposób, że fioletowa ściana jest zawsze po prawej stronie. Użyjmy teraz diagramu, aby zobrazować kierunek ruchu naszego pojazdu. Jak widzimy, samochód cały czas porusza się w lewo, zataczając pełny obrót. Sprawa się komplikuje, gdy pojazd czasami jedzie w lewo, a czasami w prawo. Ilość obrotów po przejechaniu trasy zawsze jest liczbą całkowitą. Ilość pełnych obrotów obrazuje krzywa na diagramie. Jeżeli na jednej trasie będzie więcej skrętów w prawo niż w lewo, to ilość okrążeń na diagramie będzie ujemna. Hej, jeśli liczba skrętów w obie strony będzie taka sama, to ilość okrążeń na diagramie będzie zerem. Prawidłowo. Było mi ciężko zliczyć ilość skrętów na tej trasie. Naturalnie, ale jest jeszcze jeden sposób, aby zdobyć prawidłową odpowiedź. Szukaj punktów, w których zmieniasz kierunek. Zobaczmy to. Jeżeli jedziemy na południe, to widzimy fioletową ścianę przed nami. Dokładnie.
W niektórych punktach trasy krzywa odgina się od nas, przypominając kształtem uśmiech. W tych punktach pojazd będzie skręcał w lewo. W innych krzywa zagina się do nas i wygląda jak smutna buźka. W takich punktach samochód będzie skręcał w prawo. Ilość okrążeń rośnie, kiedy pojazd jedzie przez wesołą buźkę, a maleje, kiedy jedzie przez smutną buźkę. Zaczynając od zera. 1, 2, 3, 4, 3, 2 i kończymy na 3. Ilość okrążeń jest równa różnicy buziek wesołych i smutnych. Aha, rozumiem. Ilość okrążeń mierzy radość. Można i tak to ująć. Poruszając krzywą i przestrzegając zasad, zauważmy, że ilość okrążeń jest taka sama. Wesołe i smutne buźki mogą pojawiać się i znikać. Bilans się zgadza, ilość okrążeń pozostaje bez zmian. Czyli tą krzywą można przekształcić w inną krzywą, zachowując ilość okrążeń? Tak, można to zrobić, postępując tak jak wcześniej. Sprawdźmy, jaka będzie liczba okrążeń w dwóch okręgach. Jeśli mamy tylko wesołą buźkę, to ilość okrążeń wynosi 1. A jeżeli żółta strona będzie na zewnątrz, czyli mamy tylko smutną buźkę, to ilość okrążeń wynosi minus 1. To ma sens. Na jednej krzywej pojazd ciągle jedzie w lewo, a na drugiej w prawo. Dobrze, zatem powodem, dla którego nie możemy wywinąć okręgu na drugą stronę, jest to, że liczba okrążeń pojazdu jest przeciwna. Zaczekaj. A w przypadku sfery wygląda to inaczej? Sfera ma trójwymiarową, wesołą i smutną buźkę, więc mają inne liczby okrążeń. Twoje myślenie nie jest do końca dobre. Żeby było kompletne, musimy rozpatrzeć abstrakcyjną powierzchnię, wszystkie punkty poziome i wszystkie punkty, w których żółta powierzchnia znajduje się z góry. Domalujmy poziome paski, żeby było łatwiej zlokalizować punkty. Uśmiechnięte buźki są jak miseczki, a smutne jak odwrócone miseczki. Ale są jeszcze inne punkty, których nie można jednoznacznie określić, tak zwane punkty siodłowe. W pobliżu wesołych i smutnych buziek pomocnicze paski tworzą okręgi, a w przypadku siodła przybierają kształt litery X. Ale co to zmienia? Sfera nie ma punktów siodłowych. Problem w tym, jak te punkty zachowują się między sobą. Spójrz, smutna buźka i siodło mogą połączyć się i zniknąć. Podobnie jak wesoła buźka i siodło. Wesoła i smutna buźka to jak elektryczne plus i minus, ale zauważmy, że one zazwyczaj nie znajdują się blisko siebie. Liczba okrążeń dla trójwymiarowej powierzchni jest równa liczba wesołych buziek plus liczba smutnych buziek minus liczba punktów siodłowych. Wtedy liczba okrążeń jest równa 1 i nieważne, która strona sfery jest na zewnątrz, a która wewnątrz. Jestem gotów uwierzyć, że liczba okrążeń nie wpływa na ważność wywinięcia sfery na lewą stronę, tak jak w przypadku okręgów. To jeszcze nie oznacza, że możemy wywinąć sferę na drugą stronę. Teraz wróćmy do krzywej. Pamiętamy, że okrąg może być transformowany tylko w krzywą bez zgięć o ilości obrotów równej 1. Rozumiem. Spróbuję przekształcić tą krzywą w okrąg. Udało się. Świetnie. Teraz spróbuj z tą krzywą. Najpierw zacznę od tej pętli. Przesunę do tyłu. Teraz tak. I już mamy okrąg. Bardzo dobrze. A tą? Wow. Chyba nie masz zamiaru prosić mnie, żebym liczył wszystkie okrążenia tak skomplikowanych krzywych. Oczywiście, że nie. Ale potrzebujemy ogólnej metody.
Czy pamiętasz prosty sposób, jak przetworzyć jedną krzywą w drugą, kiedy zgięcia są dozwolone? Tak, my po prostu przechodzimy z jednej krzywej do drugiej. Kiedy krzywe mają taką samą liczbę okrążeń, to możemy jedną przekształcić w drugą bez zagięć. Sztuczka polega na tym, żeby pofalować krzywą. A możemy to zrobić na prostszej krzywej? Pewnie. Zaczniemy wydzielać małe kawałki krzywej, które będą służyły jako swojego rodzaju punkty orientacyjne. Teraz koncentrujemy uwagę na tych segmentach. Przemieszczamy centra segmentów wprost na miejsca, w których znajdą się, gdy powstanie okrąg. Teraz obracamy te segmenty tak, żeby pokryły się z okręgiem. Okej, a co z częściami pomiędzy? Tak właśnie pojawiają się fale. Robimy tak, żeby połączenia segmentów między punktami orientacyjnymi rozeszły się i zbudowały nam to, co pozwala segmentom przenikać przez siebie tak długo, dopóki są równoległe. Aha, widzę, że punkty orientacyjne mogą przemieszczać się, nie tworząc zgięć. Dokładnie, a tak wygląda transformacja całej krzywej. Początkowa krzywa, oznaczona na niebiesko, przekształca zgięcia na fale, które są na tyle elastyczne, że mogą się swobodnie poruszać. Wtedy unikniemy zgięć. Żółte kawałki przenikają przez siebie, ale jest to możliwe tylko wtedy, gdy sąsiednie segmenty są równoległe. W ten sposób segmenty układamy w okrąg. Jest to możliwe, dopóki liczba okrążeń jest równa 1. A dlaczego nie możemy tego zrobić, gdy liczba okrążeń jest różna od 1? Zobaczymy, co będzie, kiedy spróbujemy przetworzyć taką figurę w okrąg. A tutaj krzywa ma ilość okrążeń równą 0. Istnieje teoria dotycząca transformacji jednej krzywej w drugą z odpowiednią liczbą okrążeń. A jak to wykorzystamy w przypadku sfery? Pomyśl o sferze jak o stosie okręgów przypominających kształtem beczkę, która z góry i z dołu zamkniemy pokrywkami. By nasza sfera była wygodniejsza do badania, należy rozdzielić ją na okręgi i badać wybrany okrąg, tak jak robiliśmy to wcześniej. Teraz pofalujmy okrąg i rozciągnijmy go. Zamknijmy go pokrywkami. Sprawa zaczyna się komplikować. Teraz popatrzmy na jeden pasek połączony z pokrywkami. Zaczynamy przybliżać pokrywki tak, aby przeniknęły przez siebie. Wcześniej, przyciskając sferę, tworzyły się ostre krawędzie. Zatrzymaj się, zanim z pętli zrobi się zgięcie. Teraz obracamy przykrywki w przeciwnych kierunkach, żeby rozwinąć pętlę. O, ja wiem, to jak pasek. Jeżeli w środku będzie pętla i pociągnie się za końce, to pętla zmieni się w skręcony pasek. Później, obracając każdy z końców paska o pół obrotu w przeciwnych kierunkach, możesz go odkręcić. Na koniec musimy przepchnąć pasek na drugą stronę sfery przez środek. Mogę to zobaczyć z dwoma paskami? Oczywiście. Zauważmy, że paski przecinają się w dwóch miejscach. Żółta strona, która wcześniej była na zewnątrz, teraz znajduje się wewnątrz. W ten sposób proces zmiany dobiegł końca. Czyli pokrywy poruszają się w górę i w dół i mogą obracać się w miejscu. A, to dlatego nie powstają żadne zgięcia. Dokładnie. Teraz zobaczymy to dla wycinka sfery od bieguna do równika. Cała sfera jest zrobiona z 16 ruszających się kopii tego kawałka. Wygląda to skomplikowanie. Tak, ale zauważ, że działa to na takiej samej zasadzie, jak było to wcześniej pokazane na przykładzie pasku.
Czy mogę to zobaczyć od bieguna do bieguna? Możesz. Patrz. Pozwól mi to zobaczyć na całej sferze. Zobacz, robimy to samo co wcześniej. Ja jeszcze tego nie rozumiem. Czy jest jeszcze jakiś inny sposób, żeby to zobaczyć? Jest. Podzielmy sferę na cienkie, poziome linie i skupmy się tylko na jednej. Widzisz, jak linia spod bieguna północnego przesuwa się w kierunku południowego, falując i obracając się? Po prawej mamy obraz z góry, a po lewej widzimy, co dzieje się z przodu. Weźmy teraz pasek bliżej równika. Teraz zobaczmy to w przypadku równika. Zaczekaj chwilę. To wygląda jak ściana tego toru, który omawialiśmy wcześniej. Przecież to wywija się na drugą stronę, co było niemożliwe. Wyjaśnię to jeszcze raz. Pamiętaj, że ściany są reprezentowane przez okręgi, więc muszą pozostać pionowo. Możemy to wywinąć, bo jest to częścią sfery. Jest jeszcze jeden sposób na zrozumienie tego. Należy budować powierzchnię sfery etapami. Oto te etapy. Skup się. Wow, ja chcę to jeszcze raz zobaczyć. Miałaś rację. Można wywinąć sferę na drugą stronę bez robienia rozcięć lub zgięć, nawet jeśli jest to niemożliwe w przypadku okręgu. To jest świetne.